Rozdział pierwszy. O celu tego dziełka, jak trudne jest rozpoznawanie duchów, o źródłach tej nauki, o jej potrzebie, o wielu strasznych upadkach wskutek jej braku. Modlitwa. 1. Co ojcowie Kościoła i inni poważni autorowie o rozpoznawaniu duchów napisali, co i ja pod tym względem za pomocą własnego i cudzego doświadczenia poznałem. To postanowiłem dla chwały Bożej i dla pożytku dusz kierowników jak najprzystępniej i o ile na to sama natura przedmiotu zezwala, jak najjaśniej przedstawić, nie chcę przesądzać, o ile i jak wywiązałem się z tego zadania, łaskawy, a uważny czytelnik sam to najlepiej oceni, to jednak wyznać muszę, żem się podjął trudnej pracy, bo już sam jej przedmiot jest tak ciemny, zawiły i przepaścisty, że nawet najpilniejszy badacz napotykając w nim prawie nierozwiązalne zagadki i węzły, czuje nieraz, że to, co dopiero znalazł i uważał za nić, po której dojdzie do kłębka, już się mu z ręki wymknęło i znowu się mu ukazuje i na powrót ginie, i nic w tym dziwnego, bo ta umiejętność przewyższa pojęcie nawet najtrudniejszych i najbardziej w życiu duchowym doświadczonych ludzi, skryta jest od oczu wszystkich żywiących. Tacy też niebiescy nie wiedzą o niej, bo i sam rozumie drogę jej i on wie miejsce jej. Wyższy jest niż niebo, a cóż uczynisz? Głębszy niż piekło. A skądże poznasz? Dłuższa niż li ziemia miara jego, a szersza niż może. Życie duchowe jest pełne tajemnic, bo różne i dziwne są natchnienia Boże, a człowiek bez pomocy nadnaturalnego światła, którego mu tylko ten udzielić może, który jest sam ze siebie prawdą istotną. Nie zdoła poznać, czy ktoś w duchu prawdy postępuje, a skoro nikt nie wie, co jest Bożego, jedno duch Boży, jak nas zapewnia apostoł, to któż z ludzi pozna wpływ Boga i zrozumie jego głos, przemawiający w cichości do serca Jeruzalem, kto zbada tajniki ludzkiego serca, do których jedynie stwórca ma przystęp? Zawiłe jest serce wszystkich i niewybadane kto je pozna? Ja Pan, badający serca i doznawający nerek, Powiada prorok pański, a z drugiej strony, którzy zdoła poznać i uniknąć tylu różnorodnych podstępów i niezliczonych sposobów szkodzenia i prawie nierozwiązalnych sideł szatańskich? Szczególnie z tej przyczyny, że niekiedy ten wróg piekielny przybiera na siebie postać anioła jasności, to też upomina Pismo Święte, że pokarm szatana wyborny, bo on przede wszystkim stara się opanować i pożreć tych, co są świątobliwsi. Dlatego też tacy powinni się tym troskliwej mieć na ostrożności, aby w jego sidła nie popaść, a zresztą, wśród wzburzonych fal namiętności i licznych ciemności błędu, któż zdoła dokładnie rozeznać przeróżne prądy nawet własnego ducha, któż bez światłego przewodnika zdoła wśród ciemności odbyć trudną podróż, nie doznawszy uszkodzenia. 2. Pan jest, który uważa duchy, mówi mędrzec a wszystkie drogi człowiecze są jawne przed oczyma Jego, On waży, mierzy i rozsądza wszystko, On, który uczynił wiatrom wagę i wody zawiesił pod miarą, Jego mowa, powiada apostoł, jest żywa i skuteczna i przeraźliwsza niżeli wszelaki miecz obosieczny i przenikająca aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów też i szpików i rozeznać myśli i przedsięwzięcia serdeczne, to też ten sam apostoł przestrzega nas. Abyśmy polegając na ludzkiej roztropności nie sądzili spraw wewnętrznych i tajnych, byśmy nie sądzili przed czasem, aż przyjdzie Pan, który oświeci zakrycia ciemności i objawi rady serc, święty Grzegorz zaś mówi. Że tylko ten, kto widzi światło, umie poznać ciemności, kto zaś nie zna blasku światła, ten i noc za dzień będzie uważał, częstokroć podwojec noty bardzo blisko sąsiadują z bramami występku. To też wielkiego światła potrzeba człowiekowi, aby niebacznie nie popadł w grzech, kiedy według swego mniemania spełnia uczynek cnotliwy. Nadzwyczajnej potrzeba tu oględność, gdyż rozum bardzo tylko niedołężnie rozpoznaje sprawy wewnętrzne, a przywiązanie do rzeczy doczesnych zwykło nas ujarzmiać i zaślepiać tak, że blicht cnoty niejako czaruje bystrość umysłu i pozory dobrego bierzemy za jego istotę. A przeciwnie pozory złego odwodzą nas często od tego, co jest w gruncie najlepsze. 3. To też upomina nas apostoł, którego Jezus umiłował, abyśmy nie wierzyli każdemu duchowi. To jest nie wszystkim wewnętrznym poruszeniom, zachętom, poduszczeniom, pragnieniom i natchnieniom. Ale doświadczajcie duchów, powiada dalej: jeśli z Boga są, jakże doświadczę. Pyta święty Augustyn, chciałbym doświadczać, bylebym w tym nie mógł błądzić. A jednak, jeśli bym nie doświadczał duchów, czy są z Boga, oddam się koniecznie tym, które nie są z Boga i tak wpadnę w sidła fałszywych proroków, cóż więc uczynię, jak się mam zachować? Oby to tenże Samian Święty, który nam powiedział, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są. Oby nas to był zarazem pouczył, w jaki to sposób doświadcza się duchów, jeśli z Boga są, lecz nie troszczmy się zbytecznie. Oto ten sam duch święty, który nam poleca doświadczać duchy, wiedząc, że nasze siły naturalne nie są do tego dostateczne, tenże sam duch, który tchnie, kędy chce, prosi za nami wzdychaniem niewymownym, to jest, sprawi, że gorącą modlitwą wypraszamy sobie u Boga to, Czego sami dokonać nie możemy, a ojciec niebieski, który rzekł, aby z ciemności światłość zaświeciła, oświeci nas dziwnie z gór wiekuistych i pouczy nas według zapowiedni prorockiej, odrzucić złe, a obrać dobre i odłączyć rzecz drogą od podłej sześć. Jesteśmy wprawdzie synami ciemności, pogrążeni wskutek grzechu pierworodnego w cienie nocy, lecz skoro tylko zajaśnieje promień łaski Bożej. Rozpraszają się ciemności, a my oświeceni niebieską jasnością jako we chodzimy, rozpoznając, co nam czynić należy i wznosząc się ponad granice śmiertelnej natury, przenosimy się w wyższe sfery, ponieważ zaś niekiedy do jednej i tej samej rzeczy nakłania nas i szatan i własna natura i Pan Bóg, przeto potrzeba nam koniecznie światła rozpoznawania, abyśmy wiedzieli, skąd które popędy pochodzą i kto tym dozwolić wstępu do siebie, a których nie dopuszczać, ono nas uczy czuwania nad sumieniem, baczności na samych siebie i na zasadzki nieprzyjacielskie, jeżeli już sztuka lekarska dlatego uchodzi za bardzo trudną, że zależy od wnioskowania z niepewnych i często dwuznacznych znamion zewnętrznych, tak, że nawet biegli lekarze przepisują nieraz szkodliwe, a nawet i zabijające lekarstwa. To ileż trudniej rozeznać poruszenia wewnętrzne, które pod zmysły nie podpadają, ale zasłonione są grubą oponą, a człowiek cielesny, mówi apostoł, nie pojmuje tego, co jest ducha Bożego, widzi i poznaje za pomocą grubej wyobraźni to, co pod zmysły podpada, lecz duchowy rozsądza tu wszystko, bo wzniosłszy się do boskiego i nieodmiennego światła, oświecone Jego promieniami. Wloż wyobrażenie przemienione z jasności w jasność, widzi wszystko, co się w duszy dzieje, a w tym i przez to spostrzega i to, co się w świecie dokonywa i sądzi o tym wszystkim bo nic nie ujdzie przed sądem tego, który wszystko poznaje. Jednakże mało jest takich ludzi, powiada święty Wawrzyniec Justyn. Którzy tu rzeczywistości zasługują na imię duchownych, nazwę tę wielu wprawdzie przybiera, ale samą jej treścią mała tylko liczba pocieszyć się może. Wielu posiada tytuł świętości, ale nie jej dzieła, głos Jakuba, lecz ręce Ezawa, a w księdze objawienia Ezwu Jana nazwany jest umarłym ten, kto tylko imię żyjącego posiada. Stąd też nie ma tu mowy o nieprzeliczonych zastępach łudzi światowych. Bo ci nie mają oczu do oglądania tego, co jedynie wiara poznaje, oni podobni są do tych, co nagle z ciemnicy na światło słoneczne wyprowadzeni, długo nie mogą znieść jego blasku, aż wreszcie przyzwyczają się do niego. Cztery. Stąd to pochodzą liczne omamienia, pomyłki, złudzenia, Stąd płyną niebezpieczeństwa i upadki. Tutaj to należy szukać przyczyny haniebnego upadku tylu znakomitych mężów. Mógłbym tu wiele przytoczyć podobnych przykładów, lecz poprzestanę na dwóch, bo i te dostatecznie pouczą, że nie można wysoko rozumieć i przypisywać sobie bezpodstawnie sztuki rozpoznawania duchów. I tak, któż w historii Kościoła przedstawia się mądrzejszym niż Orygenes? Jego zdolności umysłowe. Jego głęboka nauka i wykształcenie, jego talent krasomówczy, jego świątobliwość życia wszyscy uwielbiali, a jednak ten wielki i znakomity mąż, idąc za popędami własnego ducha, gardząc podaniem starszych, popadł w niedorzeczne błędy. Podobny upadek spotkał Tertuliana. Oto ten genialny człowiek, który swoim rozumem objął nauki wszystkich szkół filozoficznych i wszystkie umiejętności. Nie trzymając się dość silnie wiary starożytnej, dał się porwać dorywczemu sądowi i uwiedziony blichtrem pozornej wstrzemięźliwości i czystości, popadł w fałszywe zasady Montana i w mrzonki chorobliwych niewiast, a tak z nauczyciela kościoła katolickiego stał się jego najzawziętszym wrogiem. Wobec tego wszystkiego, aby i nam nie podał szatan jakiego świeci dełka za prawdziwy diament a złego za dobre. Należy nam iść za radą zbawiciela, którą tak bardzo wychwalają ojcowie Kościoła, i naśladować bankierów, którzy jak najskrupulatniej rozpoznają dobre pieniądze od złych i nie tylko rozróżniają prawdziwe od podrobionych, ale nawet i prawdziwe ważą, czy przypadkiem nie są obcięte i czy nie straciły należytej wagi. Tak też i my powinniśmy badać wszystkie wewnętrzne poruszenia i najskrytsze tajniki serca, mierząc je nieludzką wagą ale sprawiedliwą miarą i doświadczać ich, jakoby lidyjskim kamieniem probierczym, przez porównywanie z przykładami i naukami Pana Jezusa i świętych, taki też cel i ja założyłem niniejszej pracy i spodziewam się, że nie będzie pominięty w niej żaden szczegół, wchodzący w zakres tej umiejętności, bo tego, co jest dla wszystkich jasne i zrozumiałe, wystarczy moim zdaniem pobieżnie tylko dotknąć w najważniejszych punktach. A co jest nieznane, to już przez samo wyjaśnienie uzyskuje pożądany skutek. Dla tym większego ugruntowania się w przedsięwziętym zamiarze, uważam za stosowne wezwać tutaj pomocy Bożej, bez której daremne są wszystkie usiłowania nasze, trwożliwe i chwiejne nasze badania, a nierozumną i próżną wszelka mądrość. 5. Przybądź tedy, o przeczyste światło mądrości odwiecznej, o świeć ciemności moje. Bo mnie ogarnęła nieustająca noc i straszne zastępy złego. Naucz mnie poznawać prawdę Twoją, abym twym skutecznym natchnieniem przejęty, wyzwolił się z kału ziemskiego, a opierał się na powadze prawd Bożych. Rozświeć promieniem Twoim ożywczym tajniki serca mojego, abym, lgnąc do ciemności, w jakich się zrodziłem, nie odstąpił od Ciebie i nie zabłąkał się na manowce, spraw, aby uczucie moje lubowało sobie w tym, co za twoją pomocą rozumem poznaje, abym tym sposobem ciebie, istotę najczystszą, jak najczęściej poznawał, a pozbył się z duszy fałszywych zasad i mrzonek światowych. Daj, abym pisał to, co się zgadza z twoim prawem, a wzgardził baśniami złośliwych. Ty, który skryte rzeczy mądrości twojej, objawiasz nie mędrcom tego świata, lecz malutkim i pokornym, ocuć mnie i zapal tym ogniem któryś puścił na ziemię, i wskaż mi swoją wolę, łono tajemnic Twoich i poddaj mi myśli, godne tej wysokiej umiejętności, której za w pomoc Twoją, nakreślić zamierzam, od Ciebie, Najwyższego Dobra, Stwórcy i Mistrza pochodzą wszystkie siły i zdolności, Bez Twojej pomocy zawodzi pamięć, błądzi rozum i nie zdołam statecznie wybierać dobrego. Któregoś się przez grzech pozbawił. Opuściłem cię i ściągnąłem na siebie podwójną nędzę. Zaciemnienie rozumu i skażenie woli pozostałbym w nich i zginął, gdybyś mnie nie poratował. Bez twego światła i pomocy nie ma prawdy, ale marność, nie ma wiedzy, ale błąd, nie ma rozpoznania, ale zamieszanie. Dlatego wołam do ciebie z prorokiem. Pan oświeceniem moją i zbawieniem moim oświecenie ma rozproszyć ciemności zmysłowe. A zbawienie ma uleczyć zepsutą wolę, wołam do ciebie, abyś mnie nauczył, czego nie rozumiem, abyś mnie poprawiał, w czym błądzę, abyś mnie dźwigał, w czym upadam, abyś mnie wybawił ze wszystkiego, co błędne i zgubne, z Twojej łaski chcieć przy mnie jest, ale wykonać dobre nie znajduję i nie znajdę, jeżeli ty, który dajesz chcieć, nie dodasz i tu wykonać, nie jest to bowiem dziełem ani chcącego, ani bieżącego lecz Twojej, O Zbawicielu, Litości, bez której nic nie zdołam, nic nie mam i niczym jestem. Rozdział drugi. Łaska jest dwojaka, jedna usprawiedliwiająca i uświęcająca, a draga Darmodana. Na czym obydwie polegają? Rozpoznawanie duchów jest jedną z najprzedniejszych łask Darmodanych, na czym ono polega, czy nam bywa udzielane jako stały przymiot, czego do tego potrzeba? O dwóch rodzajach rozpoznawania duchów o udzielonym od Boga i o nabytym, doktor Anielski rozróżnia dwa rodzaje łaski, tego najcenniejszego daru Bożego, jaki się ludziom dostaje w udziale, w zakres pierwszego wchodzą te łaski, przez które człowiek bywa uświęcony i zbliżony do Boga, stając się uczestnikiem boskiej natury. Do drugiego zaś zalicza te, które człowieka wspierają w pracy nad zbawieniem bliźnich, pierwsze nazywają się czyniącymi człowieka miłym Bogu. Drugie zaś darmo danymi. Jakkolwiek Bóg każdej łaski udziela darmo, ponad zasługi człowieka i nad konieczność natury, to jednak ze względu na cel, w jakim różne łaski odbieramy, słuszny jest powyższy podział, bo pierwsze z nich są skierowane ku uświęceniu tego, który je otrzymuje a drugie ku zbawieniu bliźnich. Tamte są własnością sprawiedliwych. Te zaś są wspólnym udziałem sprawiedliwych i grzeszników, dlatego zaś nazywają się czyniącymi człowieka miłym Bogu, iż oprócz innych przymiotów i skutków łask darmodanych posiadają ten, że czynią człowieka miłym i przyjemnym Bogu, łaski zaś darmodane dlatego się tak nazywają, że tylko ten przymiot łaski ściśle pojętej posiadają. Iż są darmo otrzymane i same przez siej ze swego głównego istotnego przeznaczenia nie czynią lepszym i świętszym tego, kto je otrzymuje. Pierwsze stanowią jeden rodzaj i gatunek, bo jednaka jest doskonałość koniecznie potrzebna do ich otrzymania, jednaka ich natura i jedno przeznaczenie, drugie zaś są różnego rodzaju i gatunku tak, jak różne są rodzaje czynności i zawodów, zmierzających do uświęcenia bliźnich. Święty Paweł. Apostoł, w następujący sposób wylicza łaski darmo dane, możności darów i różności posług są, a każdemu bywa dane okazanie ducha ku pożytkowi, jednemu przez ducha bywa dana, mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności, według tegoż ducha, inszemu wiara w tymże duchu, drugiemu czynienie cudów, drugiemu proroctwo, drugiemu rozeznawanie duchów, inszemu rozmaitość języków a drugiemu tłumaczeniem mów, a to wszystko sprawuje jeden na tenże duch, udzielając każdemu z osobna, jako chce. Te to są różne rodzaje łask, jakich opatrzność Boża zwykła udzielać tym ludziom, których używa za narzędzia w pracy około rozszerzania wiary i zbawienia dusz, pomiędzy nich wyszczególnia się tak zacnością, jak i koniecznością łaska rozpoznawania duchów, o niej też wyłącznie mówić będziemy, ponieważ zaś to rozpoznawanie duchów. Jakieśmy już w poprzedzającym rozdziale nadmienili, jest bardzo trudne i zawiłe, przeto wypada nam zastanowić się nieco obszerniej nad tym, co przez tę łaskę rozumiemy, aby czytelnik nie utknął zaraz na wstępie i nie popadł w zamieszanie. 2. Niektórzy autorowie, zawodzą świętego Tomasza, uważają łaskę rozeznawania duchów za władzę poznawania skrytych myśli i twierdzą, że ona, podobnie jak dar proroczy, służy do udowodnienia prawdziwości wiary, albowiem prawdy, przechodzące rozum ludzki, dadzą się właściwie tylko mocą Bożą zatwierdzić i udowodnić, a mianowicie objawieniem takich rzeczy, które tylko Pan Bóg może poznać, jaką jest przypadkowa przyszłość, którą wykrywa proroctwo i myśli nurtujące w tajnikach serca, które bada łaska rozpoznawania duchów, jakkolwiek mogłoby się zdawać. Że tak pojęta łaska rozpoznawania duchów zawiera się w pojęciu proroctwa, jednakże znaczna pomiędzy nimi zachodzi różnica. Dar bowiem proroctwa jest sam przez się niejasny i nie da się inaczej udowodnić, jak przez zatwierdzenie osoby trzeciej, lub przez spełnienie się przepowiedni. Łaska zaś rozpoznawania duchów może być udowodnioną nie tylko przez świadectwo innych lecz także przez rzeczywiste i jasne poznanie i wyjawienie skrytych i tajnych myśli, nurtujących w sercu, one bowiem w rzeczywistości istnieją, a dlatego są zakryte przed nami, że albo nam brakuje środków poznania, a mianowicie odpowiednich pojęć i dostatecznej siły do ich utworzenia, albo też wskutek tego, że nasze poznawanie zawisło od wyobrażeń, jednakże ten niedostatek może Pan Bóg łatwo uzupełnić czy to przez poddanie rozumowi odpowiednich pojęć i należytego światła, czy też przez nadzwyczajną pomoc, która wznosi rozum do tego stanu, że może swe czynności wykonywać bez posługiwania się wyobrażeniami, lecz inni autorowie lepiej nauczają, twierdząc, że łaska rozpoznawania duchów polega na szczególniejszym wpływie Ducha Świętego, wskutek którego człowiek może rozeznać, czy z dobrego. Lub też ze złego źródła pochodzą różne wewnętrzne poruszenia, tyczące się obyczajów, lub też nauki i to bez względu na sposób, w jaki się ten wpływ dokonywa, czy wewnętrznie przez nadzmysłowe poruszenia i oświecenia, czy też zewnętrznie przez nauki i dobre rady ludzkie, lub wreszcie za pomocą widomych anielskich objawień. Ta to jest łaska rozpoznawania duchów, którą św. Paweł kładzie pomiędzy innymi darmo danymi na siódmym miejscu. A której ducheś W. nie wszystkim udziela, lecz tylko tym, którymi kiedy chce, aby mogli rozpoznawać duchy nie tylko w sobie samych, ale i w innych, ku powszechnemu dobru kościoła. Z tego, cośmy dotąd powiedzieli, wypływa, że łaska rozpoznawania duchów nie jest czym innym, jak oświeceniem duszy, pod którego wpływem człowiek łatwo i bez omyłki rozpoznaje, z jakiego źródła pochodzą takiego własne. Jak i innych ludzi, wewnętrzne poruszenia i popędy, wchodzące w zakres wolnej woli, a w szczególności, co poddaje dobry, a co zły duch. Trzy. Niektórzy sądzą, że Pan Bóg udziela człowiekowi tej łaski, jako trwałego przemiotu, gdyż istotnie czytamy o wielu świętych, iż mocą nadprzyrodzoną odgadywali, kiedy tylko chcieli, cudze myśli a nawet rozpoznawali ze samej powierzchowności. Czy kto jest w stanie łaski, lub też w grzechu śmiertelnym, co oczywiście przewyższa władzę rozpoznawania skrytych myśli. Zero święty Manzelmie kantuaryjskim podaje Edner, że oświecony światłem bożym tak doskonale rozpoznawał obyczaje innych ludzi, bez różnicy płci i wieku, że mógł każdemu wyjawić tajniki jego serca. Podobnie Orygenes odkrywał zarody i pierwiastki wszystkich snut i występków i jasno określał. W jaki sposób można tamte posiąść, a te zwyciężyć, kto czyta żywoty świętych, napotyka wiele innych przykładów tego samego rodzaju. Jednakże ja nie sądzę, aby ci święci mogli byli każdego czasu i kiedykolwiek się im podobało czytać myśli drugich, bo ta łaska, jak i wszystkie inne darmo dane, jedynie tylko u Chrystusa Pana znajdują się jako stały przymiot, jak uczą powszechnie teologowie, ludzie zaś. Otrzymują takową jako akt przemijający? Jedni więcej, drudzy mniej często. Według woli Bożej. Najlepiej mówi w tym względzie EŚW. Grzegorz Wielki. Na wszystkich wiernych przychodzi duch Boży, lecz jedynie w zbawicielu zawsze i w szczególniejszy sposób pozostaje, bo jego człowieczeństwa nigdy nie opuszcza, gdyż z tego bóstwa pochodzi. Pozostaje więc trwale tylko w tym, który sam jedynie i wszystko i zawsze może, wierni zaś otrzymując go podobnie jak i moc czynienia cudów, nie mogą go mieć zawsze, jakby sobie tego życzyli, lecz otrzymują go jako przemijający dar Boży, na innym zaś miejscu mówi ten, że sam Ojciec, duch prorocki nie zawsze oświeca proroków, bo jako napisano o Duchu Świętym, że tchnie, gdzie chce, tak też należy sądzić, że i kiedy chce. W ten czas udziela natchnienia. Jest to widocznym dowodem dobroci Bożej, która dając człowiekowi na chwilę dar prorokowania, a za chwilę go odejmując, podnosi go do wielkiego zaszczytu, a zarazem zabezpiecza jego skromność, aby pod wpływem ducha Bożego poznawał, czym jest z Boga, a kiedy indziej, pozbawiony tego wpływu, ma poznać czym jest sam ze siebie. 4. Święty Jan Klimak opisuje w następujący sposób różne rodzaje rozpoznawania duchów. Rozpoznawanie duchów upoczątkujących, czyli uprostaczków, zasadza się na dokładnym i szczerym poznaniu wewnętrznego stanu, średnich, czyli postępujących, jest ono jakoby zmysłem duszy, za pomocą którego rozróżniają nieomylnie dobre od jego przeciwieństwa. Czyli od złego, udoskonałych jest ono poznawaniem za pomocą światła niebieskiego wszystkich najskrytszych tajemnic własnych i cudzych. W ogóle rozpoznawanie duchów jest to pewne i silne trzymanie się woli Bożej w każdym miejscu i w każdej czynności, do czego dochodzą jedynie ludzie czystego serca, ciała i ust. Tak naucza ten święty, albo łaskę rozeznawania duchów samym tylko sprawiedliwym i czystym przypisuje, to jednak nie staje w sprzeczności z powszechnym zdaniem teologów, bo jakkolwiek oni twierdzą, że każda łaska darmo dana może się znajdować i u grzeszników, gdyż z natury swojej i z pierwotnego przeznaczenia zmierza nie do uświęcenia swego właściciela, ale do zbudowania duchownego innych, to jednak pewną jest rzeczą według nauki S.W. Tomasza że przewrotność obyczajów przeszkadza łasce rozpoznawania duchów, albowiem koniecznie potrzebne do tego światło nadprzyrodzone wymaga nieodzownie spokoju duszy i ciszy wewnętrznej, a dusza poddana grzechowi i na wszystkie strony namiętnościami Miotana nie jest godnym dla niego przybytkiem, stąd też zazwyczaj to światło niebieskie dostaje się w udziale ludziom sprawiedliwym i czystego serca, którym obiecano oglądać Boga i Jego tajemnice. Według słów Pana Jezusa, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają, to jest owa mądrość, która nie wchodzi do duszy przewrotnej, ani nie zamieszka w ciele poddaniem grzechowi, ale jedynie w duszy sprawiedliwej szuka sobie schronienia. Co z Boga jest, to natychmiast rozpoznają ci, którzy są ducha Bożego. A ponieważ łaska Boża jest miłą wonnością, jak mówi apostoł, to też dusza, pełna ducha Bożego, Przejęta słodyczą tej woni, wszędzie ją odczuwa i jakąś siłą wewnętrzną poznaje każdą inną duszę, również przepełnioną duchem bożym. Że zaś do rozpoznawania duchów potrzebna jest swoboda i wolność od wszelkich zamieszali wewnętrznych, o tym eźwu, diadoch, biskup, tak naucza: wojujący muszą mieć duszę zawsze wolną od wszelkich zamieszań, aby umysł mógł należycie rozpoznawać nadchodzące myśli i dobre. Jako od Boga poddane, zachowywać cztery pamięci, a złe i szatańskie odtrącać i wyrzucać z siebie Kiedy może jest spokojne, mogą je rybacy przejrzeć prawie aż do samego dna i spostrzec w nim nawet najdrobniejsze rybki Kiedy zaś przejdą na wałnicę, wzburza się i pokrywa falami tak, że się prawie nieprzeźroczystym staje Na innym zaś miejscu powiada tenże EŚW Autor podobnie jak za pomocą smaku tego cielesnego zmysłu, rozróżniamy nieomylnie, jeśliśmy tylko zdrowi, smaczne kąski od niesmacznych i pierwszych pragniemy tak też i dusza nasza, będąc przy pełnym zdrowiu i zupełnej swobodzie od trosk doczesnych, może odczuć miłe pociechy Boże, a innym nie dać sobą powodować W tej samej myśli pisze także i autor objaśnień stopni świętego Jana Klimaka, skromność duszy i prostota serca Oświecona łaską rozpoznawania, spostrzega różnice pomiędzy duchami i rozróżnia je dokładnie. Sam zaś w. Jan Klimak powiada: Może jest rodzicem i przyczyną istnienia źródła, pokora zaś jest źródłem i matką łaski rozpoznawania duchów. Podobnie też święty Wawrzyniec Justyniani, rozprawiając o łasce rozpoznawania duchów, nazywają ją niezwykłą i wyjątkowo tylko udzielaną, a mianowicie tym, co są pokornego serca, czystego ducha i wypróbowani całym pasmem długoletnich przeróżnych pokus. Kto nie jest kuszony, cóż wie? Pyta się mędrzec pański, mąż we wielu doświadczony, wiele myśleć będzie, nie masz nic mędrszego nad doświadczenie? Bez niego niełatwo przyjdzie komu poznać mistyczne sprawy Ducha Świętego i jego skryte drogi i różne natchnienia, jako też i szatańskie podstępy i tajniki wewnętrzne i inne tym podobne sprawy. Rozpoznawanie tego wszystkiego nie polega na prostej jakiejś teoretycznej umiejętności, ale na praktycznym i czynnym działaniu. 5. Czytamy w księdze Joba te słowa, a zaś nie ucho słów rozsądza a podniebienie smaku, a święty Grzegorz objaśnia w następujący sposób. Co innego jest słyszeć tylko wymówione nazwisko jakiejś potrawy, a co innego posmakować takowej, wybrani tak słuchają o potrawach mądrości, że ich od razu smakują, bo to, co słyszą, Wskutek upodobania przynosi im jakoby smak miodu. Na innym zaś miejscu tak się wyraża, mężowie świątobliwi wśród objawień i złudzeń nawet same słowa tych zjawisk i ich obrazy rozróżniają po wewnętrznym smaku i poznają, co im poddaje duch dobry, a czym ich mami zwodziciel. Kanclerz zaś Paryski III, utrzymuje, że ten wewnętrzny zmysł smaku polega na wewnętrznym natchnieniu, mocą którego dusza odczuwa słodycz. Że to jest ono oświecenie z gór wiecznych, rozpraszające wszelkie ciemności i manna ukryta i imienowe, którego nikt nie zna, jedno kto je bierze. Posiadała tę łaskę matka wielkiego Augustyna, święta Monika, która według jego świadectwa cztery, powtarzała, że za pomocą dziwnego i nie dającego się słowami określić wewnętrznego smaku. Mogła rozpoznać natchnienia Boże od zachcianek własnej duszy, Ależ wu, Grzegorz tak mówi, kiedy Bóg sam przemawia, na ten czas serce pojmuje tę mowę bez pośrednictwa. Słów i zgłosek, bo dziwna jakaś wewnętrzna siła natychmiast tę mowę wyraźnie tłumaczy. Jan Ruzbrok nazywa ten zmysł smaku w królestwie miłośników Bożych niezmierzonym, niewyczerpanym i niewypowiedzianym, a harp już dodaje. Że on całą duszę przejmuje, jednakże ten wewnętrzny zmysł smaku różni się od mocy rozpoznawania duchów, ta bowiem udoskonala rozum, a on władzę uczucia. Zresztą, za pomocą tego smaku, można rozpoznać tylko własne popędy i to wszystko, w czym człowiek sam występuje czynnie lub biernie, lecz bynajmniej nie da się zastosować do rozpoznawania popędów u drugich osób. 6. Ponieważ zaś moc rozpoznawania duchów, jako dar Boży wlany niewielu tylko otrzymuje tak jak i moc przepowiadania rzeczy przyszłych czynienia cudów mówienia różnymi językami i tłumaczenia mów niewielu bywa udziałem to też należy szukać innej łatwiejszej i przystępniejszej drogi do tegoż rozpoznawania a mianowicie tej którą się tak jak każdą inną wiadomość i sztukę za pomocą nauki zdobywa to jest przez badanie przyczyn i skutków wewnętrznych poruszeń i popędów i przez poznanie wskazówek, jakie w tej mierze Duch Święty w Piśmie Świętym, ojcowie Kościoła w swych dziełach, a inni autorowie w swych pismach podają, lubo zaś ta nabyta w ten sposób sztuka rozpoznawania duchów nie jest oną łaską nadprzyrodzoną, darmodaną, jednakże bardzo się do niej zbliża, bo się opiera na zasadach, czerpanych z dzieł światłych i świątobliwych pisarzy. Którzy też nie tylko z prostego rozumu i codziennego doświadczenia, ale raczej z nadprzyrodzonego światła tej łaski darmo danej wiadomości czerpali, z tych to dzieł zebrałem z wielkim mozołem to wszystko, co w niniejszym dziełku treściwie i jak najprościej podaje. Jednakże z góry przestrzegam, aby nikt nie myślał, iż na podstawie podanych tu wiadomości można już pewne i nieomylne w sprawach duchowych wydawać wyroki, nie mając przy tym doświadczenia. Ono jest koniecznie potrzebne do poznania różnych prądów i rozmaitych wewnętrznych wpływów Bożych na duszę, bo słusznie powiada Ryszard w dziełku o przygotowaniu duszy do kontemplacji. O rozpoznaniu duchów uczymy się wiele z czytania, wiele zesłuchania, wiele zwrodzonego nam zdrowego rozsądku. Lecz nigdy nie dojdziemy w tym względzie do zupełnego wykształcenia bez szkoły doświadczenia własnego. Wreszcie rozpoznający duchy powinien w całej prostocie serca i w głębokiej pokorze oglądać się na Boga, na nim polegać i jego prosić o światło, bo, jak powiada seraficka święta Teresa, mało się z książek nauczysz. Jeżeli Cię wewnętrznie Pan Bóg nie pouczy, rozdział trzeci o przedmiocie rozpoznawania duchów, o różnych skłonnościach i popędach ludzkich. Znaczenie wyrazu: duch, co to jest duch i ilorakie są duchy, wszystkie duchy można podzielić na trzy kategorie z których jedna znajduje się wewnętrznie w nas, a dwie zewnątrz. Jeden ponieważ człowiek posiada dwie władze z których jedna służy do rozpoznawania, druga zaś do pożądania a na obydwie przeróżne wpływy działają, przeto należy troskliwie obydwie mieć na oku, aby przez podstęp szatański, pod pozorem prawdy lub dobra, nie przymieszało się do nich nic takiego, co by wiodło do złego lub do błędu, a więc w zakres rozpoznawania duchów wchodzi to wszystko, co porusza, czyli pobudza duszę do uczynienia czegoś takiego lub do uwierzenia czemuś takiemu. Co wprawdzie posiada znamiona dobra lub wiarygodności, lecz nie dosyć pewne, także zachodzi obawa, czy to nie poprowadzi do złego. Tu należy zaliczyć wszystkie prywatne objawienia i widzenia, jako też i wewnętrzne natchnienia i poruszenia, pobudzające do czynów nadzwyczajnych, albo zabobonnych, albo do przedsięwzięć przechodzących siły ludzkie, w nadziei szczególniejszej pomocy Bożej, czyli cudu lub wreszcie do zmiany raz obranego stanu pod pozorem wyższej doskonałości i inne tym podobne, które często zwykły napastować ludzi dobrych i służbie Bożej oddanych, napełniając ich niepokojem i udręczeniem duchowym. 2. Władza poznawania posługuje się wyobraźnią i rozumem, na obydwa te czynniki może z jednej strony Pan Bóg zsyłać światło niebieskie, z drugiej może szatan na nich zasiewać błędy, już to bezpośrednio. Już też za pośrednictwem ludzi Stąd najpierw troskliwie uważać należy Z jakimi ludźmi rozmawiamy i obcujemy Rozpoznawanie duchów Mówi Jeźwu Jan Złotousty Znaczy tyle, co poznanie Lito jest duchowym A kto nie, kto prorokiem A kto oszustem Podobnie i Zbawiciel przestrzega nas w tym względzie Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków Którzy do was przychodzą w odzieniu owczym a wewnątrz są wielcy drapieżni. Z owoców ich poznacie je, powtóre należy się wystrzegać, abyśmy nie byli uniesieni od każdego wiatru nauki. I nie unosili się naukami rozmaitymi i obcymi, jak nas upomina apostoł. Lecz byśmy silnie trwali w wierze prawdziwe, a gardzili fałszywymi mrzonkami nowatorów. Pożądliwość zaś nasza podwójna, przyciągająca i odpychająca, mieści w sobie mnóstwo rząd, które z niej. Jako z obfitego źródła w rozlicznych strumieniach wypływają. Plato, przedstawia człowieka, jako dziwotwór, mający na wzorowych bajecznych sfinksów przeróżne członki różnych zwierząt a pożądliwość nazywa hydrą, mającą głowy przeróżnych zwierząt, to jest, nieprzeliczone żądze. Na innym zaś miejscu, powiada tenże sam mędrzec, że wiele jest żądz, które znamy z nazwiska, ale jeszcze więcej jest takich. Które nawet nazwiska nie mają Scholastycy zaś zawodzą Arystotelesa, Jeźwu Tomasza liczą jedenaście rząd z głównych, w których mieszczą się Inne podrzędne Na widok bowiem dobra lub prawdy rzeczywistej Albo tylko pozornej Budzi się natychmiast w porządliwości Popęd, a kiedy ten wzrośnie Przechodzi w pragnienie Następnie przychodzi skłonność Która dochodzi do namiętności Jeżeli dobro jest obecne Budzi się upodobanie które w zewnętrznym objawie nazywamy uciechą, radością, uniesieniem. Kiedy zaś duszy nasunie się obraz złego, budzi się w nas najpierw odraza ku niemu, smutek zaś niepomierny prowadzi do zniechęcenia, a jeżeli odwodzi od pracy, jako zbyt trudnej, zowie się gnuśnością, jeżeli go wywołuje nieszczęście, spotykające bliźnich, nazywa się współczuciem, a jeżeli go sprowadza powodzenie bliźnich, z tego względu pojmowane, Jakoby zmniejszało naszą osobistą godność, nazywa się zazdrością, kiedy zaś powstaje na widok takiej pomyślności u bliźnich, na jaką według naszego zdania nie zasługują, powstaje oburzenie wobec przyszłego dobra, bardzo trudnego do pozyskania, budzi się nadzieja lub rozpacz, grożące zaś nieszczęście wywołuje odwagę lub bojaźń, zbyteczna nadzieja wyraza się w presumpcja, czyli w ślepe zaufanie a zbyteczna odwaga w zuchwalstwo, widok rzeczy niespodziewanych sprowadza ten rodzaj przestrachu, który nazywamy podziwem, przestrach zaś, powstający na widok grożącej klęski, nazywa się zamieszaniem, które dochodzi do osłupienia i sprowadza zmartwienie i kłopoty, jeżeli to, co nas przeraża, przechodzi nasze siły, na ten czas powstaje w nas zniechęcenie i lenistwo, jeżeli zaś zawiera w sobie coś szpetnego, Budzi się uczucie skromności, jeżeli się to dzieje wobec innych, uczucie wstydliwości, jeżeli się lękamy winy grzechowej, tam, gdzie jej nie ma, nazywa się skrupułami. Kiedy zaś złe niepokonalne już nadeszło, rodzi się gniew, a ten wzrastając dochodzi do gwałtowności i szału. Te to są przeróżne porywy duszy, te to są poruszenia i zamieszania, jakie w niej wywołuje albo Bóg. Albo szatan, albo też własna natura. Rozpoznanie zaś duchów ma za pomocą pewnych prawideł wykazać, z jakiego one źródła pochodzą. 3. Ryszard od świętego Wiktora rozciąga rozpoznawanie duchów na wiele innych jeszcze przedmiotów. W jego zakres, powiada tenże autor, wchodzi także ostrożne i troskliwe przewidywanie grożących i skrytych nieszczęść, zręczne odgadywanie takowych i stanowcze im zapobieganie. Jego zadaniem jest pilna baczność i częsty przegląd, czy i o ile dusza codziennie naprzód postępuje lub może się cofa, jakie ją częściej napastują myśli, jakie cztery dni częściej rodzą się uczucia. Ono ma podać nie tylko dokładną znajomość grzechowych upadków, ale także i liczbę łasko odebranych i poczynionych zasług. Ono ma dokładnie rozróżnić. Co jest naturalnym dobrem, a co dziełem łaski, ono powinno jakby na zawołanie każdej chwili pouczać człowieka, jakim rodzajem pokus napastuje go szatan, jakie odbiera zasoby pociech i łask duchowych, jak często go nawiedza Duch Boży i jako tenże lubo jest jeden i ten sam dziesięć istocie, przecież niejednostajnie go porusza. Lecz raz podaje mu natchnienia mądrości, kiedy indziej rozumu. Indziej rady i w ogóle w różnych czasach napełnia go różnymi darami. Abym krótko wszystko wyraził, ono powinno dokładnie rozpoznać całą zewnętrzną i wewnętrzną stronę człowieka i nie tylko jak najszczegółowiej zbadać jakim jest, ale także jakim być powinien. Tak mówi Ryszard. Ja z mej strony to tylko dodam dla zupełnego wyświecenia sprawy. Że rozpoznawanie duchów ma nie tylko rozróżniać pomiędzy złym a dobrem, ale nadto pomiędzy dobrem a lepszym. Albert W. tak mówi, prawdziwe rozpoznawanie dachów polega na rozróżnianiu tego, co jest dobre, co lepsze, a co najlepsze. Taki jest zakres działalności rozpoznawania duchów. Teraz przypatrzmy się dalej, co w naszej nauce oznacza wyraz duch, czym i iloraki jest ten duch. 4. Wyraz, duch ma wielorakie znaczenie tak u filozofów jako też u teologów i ojców świętych. Najpierw napotykamy ten wyraz w tym samym znaczeniu co słowo dech, oddech lub tchnienie. W tym znaczeniu użyte jest w Piśmie Świętym: "nie stawało jej ducha", oznacza także tyle, co życie. "Ożył duch jego", albo "powiew powietrza i wiatr", przywiódł ducha na ziemię i upadły wody", oznacza także duszę ludzką, a duch wróci się do Boga. Który go dał, niekiedy oznacza władze duchowe, i rozradował się duch mój kiedy indziej aniołów dobrych i złych, który czynisz anioły twoje duchy kiedy indziej samego Boga, duch jest Bóg niekiedy znowu trzecią osobę Trójcy Przenajświętszej, weźmijcie ducha świętego, albo także nadprzyrodzone światło rozumu, słowa, którym wam powiedział, są duchem i żywotem kiedy indziej oznacza ten wyraz tyle, co gniew, ucichł duch ich którym się nadymali albo też bardzo silne i serdeczne wzruszenie, rozrzewnił się cztery duchu i zatworzył się duchem, a wreszcie oznacza także dary Ducha Świętego, duch mądrości i rozumu. Jednakże te wszystkie znaczenia nie mają nic wspólnego z tym, jakie my w naszej nauce dajemy temu wyrazowi. U nas słowo duch oznacza wewnętrzne natchnienie, czyli poruszenie, prąd lub pobudkę skłaniającą nas do spełniania jakiej czynności. Lub do zaniechania takowej, jak się o tym wyraża Pismo Święte, najmilsi nie każdemu duchowi wierzcie i znowu, nie wiecie, czy jego ducha jesteście, a na innym miejscu, a my nie wzięliśmy ducha tego świata, ale ducha, który jest z Boga, w takim tedy znaczeniu używamy w niniejszej pracy tego wyrazu, biorąc podobieństwo ze stosunku ludzkiego oddechu do, serca, jak oddychanie wywołuje krążenie krwi i bicie serca. Tak też duch w naszym znaczeniu jest oną sprężyną, wywołującą wszelkie poruszenie w duszy, skłaniające człowieka do czynu, a więc duch jest to nieco innego, jak uznanie, rozumem i skłonienie się wolą do jakiejś czynności pod jakimkolwiek wpływem, zewnętrznym lub wewnętrznym. 5. Niekiedy używa się tego wyrazu duch nie tylko na oznaczenie natchnienia i popędu. Lecz także na wyrażenie ich sprawcy, stąd też pismo święte często wspomina o Duchu Dobrym i Złym, o Duchu Ludzkim i o Duchu, który jest w człowieku, ze względu na wewnętrzne poruszenia w człowieku i na ich źródło. Rozróżnia święty Bernard w kazaniu, które ma napis o siedmiu duchach, a właściwie powinno się nazywać o sześciu duchach, sześć rodzajów duchów. Pierwszy jest Duch Boży, o którym mówi psalmista. Będę słuchał, co we mnie będzie mówił Pan Bóg? Drugi duch anielski, o którym wspomina prorok Zachariasz, mówiąc, anioł, który mówił we mnie. Trzeci szatański, jak o tym wspomina psalmista, przypuszczenia przez anioły złe. Jeden. Czwarty jest duch cielesny, o którym pisze Św. Paweł do Kolossan, niechaj was nikt nie uwodzi. Próżno nadęty zmysłem ciała swego. Piąty jest duch tego świata. O którym powiada tenże sam Apostoł, a my nie wzięliśmy ducha tego świata, ale ducha, który jest z Boga, szósty jest duch ludzki, o którym wspomina apostoł narodów w tymże samym liście, bo któż z ludzi wie, co jest człowieczego, jedno duch człowieczy, który w Nim jest, z pomiędzy wyliczonych duchów są trzy zawsze złe i fałszywe: szatański, cielesny i światowy dwa zawsze dobre i prawdziwe Boży i anielski. Jeden pośredni i obojętny, mianowicie ludzki, bo skłania się tak do złego, jak i do dobrego, słusznie też mówi Hugon. Duch chorzy i szatański są niezachwianymi: pierwszy w dobrem, drugi w złem. Duch ludzki przechyla się to na tę, to na ową stronę. Tak więc wszystkie duchy można sprowadzić do trzech kategorii i zredukować na duchy boże: szatańskie i ludzkie. Jeżeli się ducha anielskiego połączy z Bożem, a cielesnego i światowego ze szatańskim, dobry bowiem, anioł nie mówi sam przez siebie, duch zaś cielesny i światowy są dworzanami Wielkiego Księcia Ciemności i poddają nam jego plany. 6. Jeden z tych duchów mieszka wewnątrz nas, to jest, własna nasza natura, czyli duch ludzki, dwaj zaś są zewnątrz nas, mianowicie boski i szatański, bo jakkolwiek prądy przez te ostatnie dwa wywołane, ze względu na swe objawy. Słusznie zaliczają się do wewnętrznych, to jednak różnią się one od tych, jakie sama natura bez wszelkiego zewnętrznego bodźca wywołuje i z tego też względu nazywają się zewnętrznymi, jasne rozpoznanie, z jakiego źródła pochodzą różne poruszenia jest wielkiej doniosłości. Pewną bowiem jest rzeczą, że za pomocą jednego i tego samego poruszenia Pan Bóg Szatan zmierzają do różnych celów. Stąd pochodzi wielka niepewność przy każdym poruszeniu, ale skoro poznamy jego źródło, znika natychmiast wszelka chwiejność, gdyż Bóg jedynie do dobrego, a szatan wyłącznie do złego pobudza, a kiedy człowiek pozna, że pan Bóg do niego przemawia, raczej bierze się do dzieła, kiedy zaś w jakiej sprawie odkryje ślady szatańskie, tym spieszniej usuwa się od niej, wreszcie innych środków zaradczych potrzeba człowiekowi. Wiedzione mu do złego przez własną naturę, a innych temu, który z naturalnego usposobienia brzydzi się wprawdzie jakimś występkiem, lecz go szatan pokusami do niego prowadzi, rozdział czwarty, jak trudno rozpoznać, z jakiego źródła pochodzą nasze poruszenia, czy z wewnętrznego. Czy też z zewnętrznego. O niektórych znakach i wskazówkach ku temu, ponieważ poruszenia duchowe pochodzą, jakieśmy to wyżej wykazali, z dwojakiego źródła, to jest z wewnętrznego, czyli z naszej własnej natury, czyli z ducha ludzkiego, albo też z zewnętrznego, to jest od Boga lub szatana, i ponieważ wielkiej jest wagi umieć rozpoznać, od którego z nich pochodzą nasze poruszenia, zamiary, popędy, myśli i uczucia, Przeto zanim dalej postąpimy w naszym przedmiocie, uważamy za stosowne podać tu niektóre konieczne do tego wskazówki, jakie na ojcowie święci pod wpływem ducha świętego zostawili. Trudne, bowiem jest to rozpoznanie i zaledwie nielicznych tylko ludzi, którym Pan Bóg raczył udzielić obficie ducha swojego, jest ono udziałem i nic w tym dziwnego, jak powiada Gerson, gdyż bardzo mało znajdzie się takich, którzy umieją dokładnie rozróżnić wyższe myśli i uczucia czysto duchowe od niższych, bardziej zwierzęcych, mających swoją podstawę w zmysłach lub we wyobraźni. Czy znajdziesz, pytam, takiego spośród bogobojnych i strzegących się grzechu, który by zawsze i w każdym wypadku jasno rozpoznawał wśród pokusy, czy ona jedynie w wyobraźni maluje mu swój obraz? Czy też może i rozum poszedł już za tą podnietą, tak to niezmiernie trudno rozróżnić odczucie pokusy od zgodzenia się z takową, a o ileż znowu trudniej rozpoznać wśród gwałtownego nieraz poruszenia wewnętrznego, z jakiego ono źródła pochodzi, czy od Boga, albo od anioła dobrego, lub złego, czy też od ducha własnego i od której jego części składowej, niższej. Lub wyższej. Odczuć te różnice można tylko za pomocą owego słowa Bożego, które dosięga aż do rozdzielenia duszy od duch. Tak mówi Gerson. Posłuchajmy jeszcze, co mówi o tym w swej mądrości iście nibiańskie święty Bernard, któż strzeże tak czujnie wewnętrznych poruszeń pochodzących ze samego siebie lub z wewnętrznego wpływu, aby w każdym wypadku jasno rozróżnił chorobę duszy od jadu węża, bo jakkolwiek by ktoś i najpilniej strzegł serca swojego i jak najtroskliwiej uważał na wszelkie poruszenia wewnętrzne, chociażby posiadał w tym względzie wielką wprawę i długoletnie doświadczenie. To jednak nie zdoła całkowicie rozpoznać i rozróżnić wrodzonego złego od zasianego, bo któż zrozumie występku. I ja też nie mogę wam podać, czego sam nie otrzymał, a wyznaję, że mnie otrzymał daru rozpoznania pomiędzy płodem serca, a posiewem nieprzyjacielskim. Wszystko to złe, wszystko ode złego, wszystko to sercu, lecz nie wszystko ze serca, tyle wiem na pewne, lecz tego nie umie rozeznać serce moje. O ile poddaje się nieprzyjacielowi jeden, tak się wyraża doktor miodopłynny, rozróżniając dwojakie rodzaje myśli, z których jedne rodzi samo serce ze siebie, a inne odbiera z zewnątrz siebie, tamte pochodzą ze źródła wewnętrznego, te zaś ze zewnętrznego. Następnie podaje święty doktor znamiona, po których można poznać myśli, pochodzące od Boga, a te, które sami w sobie rodzimy, bo kiedy złe myśli odczuwamy w sercu, Powiada tenże święty, jest to naszym dziełem, kiedy zaś dobre, jest to głos Boży, tamte wypowiada nasze serce, tych zaś tylko wysłuchuje, tak więc pokój, pobożność i sprawiedliwość Fan Bóg w nas ogłasza i tego nie myślimy w sobie sami za siebie, lecz tylko słyszymy dziesięć sobie, przeciwnie zaś mężobójstwa, cudzołóstwa, kradzieże, bluźnierstwa i tym podobne, pochodzą ze serca i nie słuchamy ich lecz je sami głosimy. Jeden. Pierwszą tedy i niezawodną wskazówką, według świętego Bernarda, jest ta zasada, że każda dobra myśli, każde natchnienie do dobrego pochodzi od Bude bo jak mówi święty Augustyn, cokolwiek jest dobrego, nie skąd otrzymujemy, jedno od tego, który sam jest najwyższym i niezmiennym dobrem. Przyczynę zaś tego podaje Prosper, mówiąc, Ponieważ nikt nie jest dobrym, jedno sam Bóg, jakież będzie dobro, które by nie pochodziło od dobrego twórcy? Znak zapytania 1, sami zaś ze siebie, jak świadczy apostoł, nie jesteśmy dostateczni co myśleć jakoby sami ze siebie, ale dostateczność nasza zboja jest, który w dobroci nieskończonej wspiera słabość naszą, jak bowiem nawet istnieć nie możemy bez pomocy tego, który nas stworzył. Tak też i chcieć dobrego lub o nim pomyśleć nie możemy bez łaskawej opieki Boga naszego. 2. A toli nie każda zła myśl pochodzi od nas. Wszakże są pewne rodzaje złego, które się wprawdzie odczuwa w sercu, jak na przykład niektóre myśli, jednakże one nie pochodzą ze serca, ale je poddają moce nieprzyjacielskie, jak się to stało z Judaszem. 0, którym czytamy że szatan wstąpił w serce jego i zapalił w nim skryty ogień skąpstwa, tak że sprzedał mistrza swojego, albo według przytoczonego zdania świętego Bernarda, nie możemy tych poduszczeń szatańskich nieomylnie odróżnić od onych myśli, czyli popędów serca, które się same w nas rodzą, jednakże nie brak nam pewnych znaków i poszlak, za pomocą których jedne od drugich odróżnić możemy. 3. To wszystko. Do czego nas wewnętrzne wpływy zachęcają, rozpoczynamy dobrowolnie i tak samo też dobrowolnie wykonujemy i uskuteczniamy, albo też przerywamy, lub zaniedbujemy tego zaś, co z zewnątrz pochodzi, nie możemy własnymi siłami ani w zarodzie, ani w rozwoju stłumić, a niekiedy przychodzi ono na nas nagle i niepostrzeżenie bez żadnych uprzednich powodów, stąd też to wszystko, co pochodzi z wewnętrznych wpływów. Da się za pomocą pewnych znaków jeden znamion, jakie nam podają moraliści, filozofowie, rozróżnić, co zaś pochodzi z zewnątrz, nie da się określić jakąś stalą regułą, bo jeżeli to jest dobre, pochodzi od Boga, którego duch tchnie, kędy chce i nie wiemy skąd przychodzi i dokąd i lezie, jeżeli zaś źle, poddaje nam je szatan którego przewrotnych zamiarów i tysiącznych sposobów szkodzenia nikt ze śmiertelnych nie zbada. 4. Zewnętrznemu wpływowi należy przypisać poruszenia, które przechodzą siły natury, bo natura sama przez się nie przekracza swych granic, również zewnętrznym wpływom przypisuje się te prądy, które z niż zwykle natarczywością i siłą na nas napadają. Bo poruszenia naturalne zwykle bywają łagodniejsze, tak samo do zewnętrznych przyczyn należy odnieść wszystko, do czego nie było w nas uprzedniego przysposobienia, skłonności, pobudki lub zamieszania, którym by takowe przypisać należało. Pochodzenie złych myśli, powstających w naszej duszy, można w następujący sposób rozpoznać, kiedy rozpoczynają się jakimś szpetnym wyobrażeniem. Budzącym się w wyobraźni, a dopiero potem przychodzą sromotne poruszenia w ciele można je uważać za potrzeb tego, który zwykł rozdmuchiwać ogień namiętności, jeżeli zaś poruszenie najpierw powstaje w ciele, a potem dopiero przychodzą złe myśli, jest to skutkiem zepsutej natury i pochodzi z porządliwości, która panuje w śmiertelnym ciele. W ten sposób rozpoznał święty Filip Nereusz, że owa pokusa nieczysta. Jaki doznał w Rzymie około amfiteatru, na widok obdartego żebraka, nie pochodziła z rządy cielesnej, ale od szatana, gdyż istotnie ten wróg dusz naszych, pod postacią owego nędzarza, ukazał się świętemu, jak o tym pisze w jego żywocie Galoniusz, ponieważ zaś przeciwko każdej pokusie najskuteczniejszą bronią jest modlitwa, ona bowiem zwycięża i odpędza szatana, przeto te złe poruszenia które nawet po długiej i gorącej modlitwie nie ustępują, słusznie można uważać za wpływy skażonej natury, a nie za pokusy czartowskie. 6 Następnie i na to uważać należy, że wiele przypisujemy szatanowi, co jest owocem zepsute i przewrotnej natury, albowiem ustrój fizyczny ciała naszego, temperament, zwłaszcza melancholiczny, złe nałogi. I nagłe wzruszenia wzbudzają nieraz tak gwałtowne wybuchy, że wielu uważamy fałszywie zaopętanych od czarta, a oni tymczasem fizycznie tylko nie domagają. Tak samo ma się rzeczy z dobrymi poruszeniami, nieraz zapał, odpowiedni jakiemuś wiekowi i usposobieniu, wysokie uzdolnienie umysłowe i żywa wyobraźnia sprowadzają takie zjawiska, jak łzy i westchnienia, głębokie myśli i uczucia, nawet zachwycenia i porywy tak? Że to, co jest skutkiem zwykłych, naturalnych przyczyn, nieświadomi uważają za objaw ducha Bożego. 7. Poruszenia łaski można odróżnić od poruszeń natury za pomocą wskazówek, jakie podaje autor książeczki o naśladowaniu Chrystusa, ponieważ to dziełko jest powszechnie znane. Przeto pomijam tutaj wspomniane oznaki, to tylko nadmieniam, że zapał. Pochodzący z wrodzonego temperamentu wobec nadarzającej się wielkiej jakiejś trudności zwykł słabnąć i ginąć, przeciwnie zaś zapał, pochodzący od Boga, pokonywa wszelkie przeszkody i czerpie w niebezpieczeństwach siły, a w trudnościach wytrwałość, bo się umacnia tą cnotą, o której napisano. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej, natchnienie Boże wywodzi zawsze początek z łaski, która naszą wolę uprzedza, wspiera i udoskonala, stąd pochodzi to zapewnienie Zbawiciela. Bez mnie nic uczynić nie możecie, nie masz w nas nic dobrego, co by nie było darem dobra najwyższego. To też, jeżeli znajdujemy upodobanie w tym, co nas do Boga prowadzi, nie jest to owocem naszej woli i pracy. Ale tego, który zasiewa dobre ziarno w sercu, podlewa je i daje mu wzrost, aby uleczona w ten sposób nasza wola mogła to wykonać, czego zepsuta, sama ze siebie, uczynić nie zdoła, ponieważ zaś natura sama sobie zostawiona jest zawsze skłonną do złego. Stąd pochodzi, że niekiedy i szatańskie pokusy wiodą początek z natury, której tlejące zarzewie umie szatan rozdmuchać i zapalić, wie on dobrze. Jak słabe są siły natury ludzkiej po upadku pierwszych rodziców i jak bardzo natura własnym ciężarem skłania się do grzechu. Pięknie o tym mówi święty Bernard, człowiek sam siebie popycha i wtrąca w przepaść tali, że nie potrzebuje pod tym względem obawiać się cudzej ręki, bo tylko samym własnym popchnięciem bez cudzej pomocy upada, ale nie upadnie zapchnięciem cudzym bez własnego udziału. Kiedy więc dobrowolnie wejdziemy na pochyłe i gładkie stanowisko? W ten czas i szatan wymierza przeciwko nam pociski w przekonaniu, że one będą tym celniejsze, im bardziej będą harmonizowały z poruszeniami natury. Z tego wszystkiego jasno wynika, że początek wszystkiego dobrego pochodzi od BDN. Potrzebty zaś i si podniety do złego rodzą się w nas albo za pobudką szatańską, albo też pochodzą ze samej natury, bez żadnego zewnętrznego wpływu. 9. Kiedy wewnętrzne poruszenia od nas samych pochodzą, zazwyczaj budzą się bardzo łagodnie i powoli i idą w ślad za siłami natury, kiedy zaś pochodzą z wpływów zewnętrznych, na ten czas dwojako się objawiają, albo powstają łagodnie i tak się zgadzają z naturą, że je zupełnie można uważać za wpływy naturalne, albo też przypadają gwałtownie i tak nas natarczywie pobudzają. Że pod ich wpływem raczej biernie niż czynnie działamy, jednakże pod wpływem tych poruszeń pozostaje zupełnie nietkniętą i nienadwyrężona nasza wola, bo lubo szatan nakłania, to jednak nikogo nie wywraca, jak tylko tego, kto się mu poddaje i nie opiera. Kiedy zaś Pan Bóg pobudza nas do dobrego, udziela nam zarazem łaski, że chcemy i zgadzamy się z Jego natchnieniem i stajemy się prawdziwie wolnymi, bo nas wyzwala z niewoli grzechowej. Przenosi do wolności synów Bożych. 10. Jeżeli poruszenie jest złe, to na nic się nie zda dochodzenie, z jakiego ono źródła pochodzi, czy z własnego popędu, czy też od szatana, lecz potrzeba raczej czuwać i modlić się, byśmy się z nim nie zgodzili. Z dobrem natchnieniem, które jedynie od Boga pochodzi, należy się natychmiast zgodzić i starać się, byśmy nie przyjmowali na darmo łaski Bożej. 11. Zresztą niepodobna wynaleźć takiej reguły, która by w poszczególnym jakimś wypadku nie zawiodła lub zawieść nie mogła, oprócz tej, która z góry pochodzi od Ojca Światłości, nawet nie możemy być pewni, że pod wpływem Światła Bożego na Jeżycie rozróżniamy dobre od złego, bo duch tchnie, gdzie chce i słyszysz głos Jego, a nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie, i obzaś powiada, jako jakoby ukradkiem przyjęło ucho moje żyły szeptania Jego. A na innym miejscu mówi: Jeżeli przyjdzie do mnie, nie ujrzę go, jeżeli odejdzie, nie zrozumiem. To też należy przestrzegać przykazania apostolskiego. Ducha nie gaście proroctwu, nie lekceważcie, a wszystkiego doświadczajcie, co dobre jest, dzierżcie, doświadcza się zaś należycie, jeżeli zamierzoną czynność dokładnie się bada i każde poruszenie poddaje się pod sąd przełożonych i ludzi doskonalszych. Tak. Kiedy Józef opowiedział ojcu własne sny, złajał go ojciec, ale milcząc rzecz uważał, tak poznał i Eliasz, że nie we wietrze pan, nie w wzruszeniu i nie w ogniu, lecz w szumie wiatru cichego, tak też i najświętsza panna, pozdrowiona przez anioła, myślała, jakie by to było pozdrowienie, tak też i Samuel, usłyszawszy głos pański. Natychmiast pobiegł do Helego i słuchał jego rozkazów. Zdarzają się niekiedy tacy, co dlatego nie chcą poddawać się zdaniu drugich, że są pewni swego, że komo wskutek wewnętrznego objawienia Bożego, lecz takim należy odpowiedzieć, że człowiek może zbłądzić, kiedy samemu sobie wierzy, ale nie może być w błąd wprowadzony, kiedy zaufa przełożonemu lub doświadczonemu. Bo Pan Bóg wejrzy na duszę upokorzoną i jeżeli tylko objawienie jest prawdziwe, nie pozwoli, by cudzym sądem było zniweczone. Rozdział 5. Prawidła, służące do rozpoznawania duchów, nie są pewne i nieomylne, bez szczególniejszego objawienia Bożego. Jak trudno nabyć umiejętności rozpoznawania duchów, niektóre wskazówki, i? Cośmy na końcu poprzedniego rozdziału powiedzieli o braku wszelkich niezawodnych i jasnych reguł do rozpoznawania duchów, musimy to obecnie nieco obszerniej przedstawić. Zanim o poszczególnych duchach mówić, rozpoczniemy, aby zaraz na początku dzieła wyjść szczęśliwie przy pomocy Bożej z tych trudności, jakimi się wielu zraża i odstręcza. Wiadomo jest wszystkim obeznanym z tą gałęzią nauk, że bardzo za wiele jest samo pytanie: czy nasze sądy, na których się zasadza rozpoznanie duchów, tak za pomocą łaski, jako też i nabytej wiedzy, są zupełnie jasne lub niepewne lub nie. Aby na to pytanie dać należytą odpowiedź, rozpoczniemy najpierw od rozwiązania tej kwestii ze względu na rozpoznawanie duchów, za pomocą łaski. Ten sposób rozpoznawania duchów wydaje się zupełnie pewnym i niezawodnym, tak jak i najpierwszą i zasadniczą prawdą jest ta istota która go człowiekowi poddaje, jednakże przyznać należy, że i ten sąd nie opiera się na oczywistym poznaniu ani samej istoty rzeczy, ani przyczyny, bo przyczyna jest skryta, a człowiek nie dostępuje jasnego oglądania tego dobrego lub złego ducha, od którego odbiera natchnienie, nie opiera się też na rzeczywistości skutków, bo gdyby ze skutków można było jasno poznać ducha to by nie potrzeba było koniecznie do takiego sądu szczególnej i osobnej łaski Bożej. Również przyznać należy, że ten sąd nie jest istotnie i formalnie pewny, bo by to było już uznaniem z wiary płynącym, którego istota polega na opieraniu się na boskiej powadze i prawdomówności, tymczasem sąd ten formuje się na podstawie wewnętrznego natchnienia Ducha Świętego, bez wyraźnego objawienia. A rozpoznający w ten sposób duchy nie jest pewny, czy go Bóg skłania do takiego sądu i nie wrzuca swego zdania drugim, jako artykułu wiary. Stąd pochodzi, że taki człowiek nie wydaje pewnego sądu i zdarzyć się może, że sam w błąd popada, jak się to według zdania Eśw. Grzegorza Wielkiego, niekiedy przydarzało prorokom, ponieważ zaś Duch Święty nie udziela natchnienia do czego innego, jak tylko do tego, co jest prawdziwe i pewne. Stąd też ten sąd można nazwać nieomylnym ze względu na jego źródło, a więc materialnie pewnym, jednakże sam sądzący nie ma żadnej pewności w tym względzie, bo wcale niewielu przynajmniej wątpi, czy ten sąd wypływa z natchnienia i wskazówek Ducha Świętego, kiedy zaś myśli serca zostaną w jakikolwiek sposób objawione, na ten czas bez. Wątpienia będzie także i pewność. Czyli stateczne uznanie i zgoda rozumu z przedmiotem. Uczy bowiem dr Anielski w Traktacie o Proroctwie, że Pan Bóg w dwojaki sposób wpływa na umysł proroka, albo przez wyraźne objawienie, albo przez wewnętrzne natchnienie, któremu nawet bezwiednie podlegają niekiedy umysły ludzkie, jak mówi święty Augustyn. Oczywiście w takim razie nie ma żadnej pewności, to zaś, co wyraźnie bywa objawione, jest najzupełniej pewne i co do treści, i co do samego aktu objawienia. Stąd też Abraham był gotów zabić na ofiarę syna, czego by był nigdy nie uczynił, nie mając najzupełniejszej pewności, że mu to Pan Bóg objawił i nakazał. Podobnie też i Jeremiasz, przepowiedziawszy zniszczenie miasta świętego i za to na śmierć wydany, broni się w następujący sposób. Wszakoś wiedzcie i poznajcie, że jeśli mnie zabijecie, Krew niewinną wydać się, bo prawdziwie Pan mnie posłał do Was, abym mówił w uszy Wasze te wszystkie słowa, a więc by to on najzupełniej przekonany o tym, że mu Pan Bóg objawił owe prawdy, które ogłosił ludowi. Święty Bernard, uzasadniając ową pewność, tak mówi: najgorsza matka, nieświadomość, ma dziwie również najgorsze córy, błąd i wątpliwość, pierwszy jest najnędzniejszy. Druga więcej pożałowania godna, pierwszy więcej zgubny, druga więcej uciążliwą. Kiedy duch przemawia, obydwie te córy znikają, a przychodzi w ich miejsce nie tylko prawda, ale i oczywista prawda, albowiem duch prawdy jest przeciwieństwem do ducha błędu. Jest to zaś właściwością mądrości, że będąc blaskiem życia wiekuistego u, gdziekolwiek swoim światłem dosięgnie. Wszędzie rozprasza ciemność i niepewność. Wiadomo nam, że niektórzy znakomitej świętości mężowie otrzymali ten dar starozakonni święci patriarchowie, oświeceni światłem Bożym, łatwo rozpoznawali, że ukazujący się i od Boga pochodzą, a nawet święty Hieronim twierdzi, że w narodzie żydowskim była osobna masa kapłanów, ustanowiona w tym celu. Aby rozpoznawała prawdziwe proroctwa od fałszywych i rozsądzała, mówi z Ducha Bożego, a kto przeciwnie, z nowego zakonu mógłbym przytoczyć niezliczone przykłady ludzi świątobliwych, którzy tą osobliwszą łaską obdarzeni badali najskrytsze tajniki serca, odkrywali wszelkie szatańskie zasadzki i jak najdokładniej rozpoznawali wszelkie prądy wewnętrzne. Opateł tym już, poznawał z jakby w zwierciadle. Najskrytsze myśli podwładnych zakonników i jasno poznawał, z jakimi każdy z nich ma do walczenia myślami, które pokonuje, a w których za szatański szatańskim upada. Archimandryta Teodor, nie chciał przyjąć ofiarowanego mu w darze bardzo pięknego, srebrnego kielicha, bo za pomocą rozpoznawania duchów, które się u niego nawet na martwe przedmioty rozciągało, poznał, że ten kielich był przerobiony z puchar występnej niewiasty. Podobnie też i błogosławiony Alfons de Orozco, augustianin, tym samym duchem ożywiony, nie dał się nigdy skłonić do rozmowy ze słynną podówczas na cały świat cudownego prawie sposobu życia kordubejską Magdaleną od krzyża. Dopiero później wykryło się, że ona była uwiedziona duchem pychy. To samo zdarzyło się mu z pewną zakonnicą portugalską. Która fałszywe piętna ran na rękach i boku pokazywała, tak samo. Lubo dla wszystkich przystępny, nie pozwolił na to, aby go odwiedził powszechnie uważany za proroka Piotr de Pedrola, którego później Najwyższy Trybunał Inkwizycyjny śmiercią ukarał. Święty Jan od Krzyża, wielki odnowiciel zakonu karmelitańskiego, odkrył zdradę i fałszerstwo pewnej zakonnicy. Która przez zmowę z szatanem posiada wysokie umiejętności, tak, że z najbieglejszymi nauczycielami dysputowała. Święta Katarzyna Sieneńska posiadała w zadziwiającym stopniu dar prorokowania i rozpoznawania duchów. Nawet w jej nieobecności nie mogli domownicy niczego zrobić, czego by nie poznała, a nawet najskrytsze ich myśli i pragnienia tak jasno im wykrywała, jakby je czytała we własnym sercu. Jej spowiednik. Ojciec Rajmund szczerze wyznaje, że kiedy mu raz ta święta dziewica coś przyganiła, a on się począł wymawiać, w ten czas powiedziała mu wprost, czemuż mi zaprzeczasz, ojcze? Ja to jaśniej widzę, aniżeli ty, mory o tym myślisz, święta Teresa, ta prawdziwie godna nazwy teologa dziewica, tak była pewną boskiego pochodzenia swych objawień, że przedstawiając spowiednikowi stan sumienia, tak pisze. W tych dniach, kiedy jestem spokojną i całą duszą oddaną Panu Bogu, jestem tak pewną, że choćby się razem zebrali wszyscy uczeni i święci i użyli przeciwko mnie wszelkich rodzajów katuszy, przecież bym się nie dała skłonić do uwierzenia, że szatan jest te moich objawień i nie mogę temu uwierzyć, chociażbym tego najbardziej pragnęła. Poniżej zaś dodaję, jednakże lubo wierzę mocno, że te widzenia pochodzą od Boga. Nie odważyłabym się cokolwiek uczynić wbrew rozkazom moich kierowników duchownych, kiedy wspominam tu o bardzo licznych innych przykładach, które tak obficie znajdują się w żywotach świętych, iżby z nich można było obszerne dzieło spisać, jeżeli zaś rozpoznawanie duchów odbywa się na podstawie nabytej umiejętności, za pomocą roztropnego zastosowania pewnych prawideł i wniosków i przez dokładne uwzględnienie wszelkich okoliczności. Na ten czas wszelkie nasze sądy będą wydawane pod grozą możliwego pobudzenia, gdyż sama ich podstawa, to jest owe prawidła i znamiona, nie przekraczają granic prawdopodobieństwa. Jeżeli zaś do tych znamion i prawideł przyłączy się przy wydawaniu sądów i biegłość sędziego i wprawa i długoletnie doświadczenie, na ten czas można mieć prawie moralną pewność prawdy, jednakże nie będzie ta pewność jeszcze tak silną. Iżby wykluczała wszelką wątpliwość. Nadto wypada tu zrobić i tę uwagę, że lubo rozpoznawanie duchów u innych osób mniej pewne by się wydawało, niż rozpoznawanie duchów własnych, jednakże bezpieczniej jest poddać roztropnemu kierownikowi rozpoznanie własnych prądów wewnętrznych, aniżeli pozostawiać je własnemu sądowi bo przywiązanie i skłonności upodobanie serca zwykło zaciemniać we wysokim stopniu władze poznawania a żeby wreszcie wobec tak wielkiej niepewności i ciemności przy sądzeniu nie popadł sam pastyż w sidła szatańskie i nie naraził siebie i drugich na utratę zbawienia przez sądy dorywcze podajemy tu kilka wskazówek których powinien pilnie przestrzegać aby mógł w tak ważnej sprawie ostrożnie i roztropnie postępować jeden Ponieważ każdy dobry datek z góry pochodzi, a bez łaski Bożej byłyby wszystkie nasze usiłowania daremne, potrzeba nam, najpierw gorąco modlić się o pomoc niebieską, aby nam Pan Bóg zesłał ducha mądrości i rozumu, aby rozpruszył ciemności umysłu i oświecił go światłem swoim tak, iżby nigdy nie zboczył odwiecznej prawdy, która ani omylić, oni omyloną być nie może. 2. Ponieważ jest napisane Pochodnia nogą moim słowo Twoje i światłość ścieżkom moim, a według słów apostoła, Pismo Święte od Boga natchnione jest pożyteczne ku nauczaniu i ku ćwiczeniu sprawiedliwości, aby człowiek był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobre, wyćwiczony, a przeto bez wątpienia znajduje się w nim obfity materiał do rozpoznawania duchów. To też należy poznać i zachowywać prawidła. Jakie nam w tej mierze Pismo Święte podaje, bo jak słusznie zauważył nieznany tłumacz Pisma Świętego, że cokolwiek zgadza się ze słowami Zbawiciela i Apostołów, to należy uważać za dobre i godne wykonania, co się im zaś sprzeciwia, należy odrzucić i zaniechać. Zwykły bowiem i nieczyste duchy mówić niekiedy pozornie dobre rzeczy, a pod ich osłoną poddawać złe? Aby w taki sposób obok dobrych mogły się i złe potrzebty dostać do serca ludzkiego, łatwo może się udać ten podstęp, gdyż rozum nie wdający się w rozbiór wszystkiego, widząc rzeczy dobre, nie odszukuje złych i wszystko razem, tak dozwolone jak i niedozwolone zarówno przyjmuje. Taką samą regułę podaje opat Elfred, uczeń świętego Bernarda, Abyśmy mogli za pomocą badania i oświecenia Ducha Świętego rozpoznać szatańskie pokusy i ludzkie złudzenia, dana nam jest reguła wiary, przepisane obietnice nadziei, ogłoszone prawa miłości, stąd też każdą myśl, nie z nim i musimy uważać za poddaną nam albo przez ludzi zepsutych, albo przez szatana, cokolwiek zaś zgodnie z pismem świętym albo nas utwierdza we wierze, albo podnosi w siedem jadziei. Lub zapala w nas miłość, to wszystko ma emigrek uważać nie tylko o zapomieszczony w Biblii przez ducha świętego, ale także za tym samym wpływem poddane naszemu duchowi. Jakkolwiek zaś Pismo Święte najlepiej nas poucza w sztuce rozpoznawania duchów, jednakże nie można pomijać bardzo dobrych i pożytecznych wskazówek, jakie nam ojcowie święci podali, to też w tym dziełku często się powołuje na ich pracę. 3. Należy uważnie śledzić poruszenia własnego serca, gdyż z tego można wiele skorzystać do rozpoznawania poruszeń bliźnich. Wszak Pismo Święte powiada: „Rzeczy bliźniego twego zrozumiej z samego siebie”. Słusznie też mówi Igerson: „Dla sztuki i umiejętności rozpoznawania duchów nie wystarcza sama znajomość Pisma Świętego, lecz potrzebne jest także własne doświadczenie. Kto sam na sobie nie doświadczył walki tych wewnętrznych prądów, które raz podnoszą człowieka do nieba, a za chwilę wtrącają go w otchłań piekielną i ukazują mu cuda Boże w głębokościach ten nie zdoła dokładnie rozpoznać duchów u bliźnich, tylko ci, co po tym morzu rozchukanym burzami namiętności sterują, opowiadają jego dziwne sprawy. Kto zaś tego sam na sobie nie doświadczył, cóż może o tym wszystkim wiedzieć, bardzo to mądra uwaga, bo Biblia i Ojcowie święci nie wchodzą w szczegółowe wypadki. Doświadczenie zaś. Jako najlepszy nauczyciel, poucza na pewne, jak należy ogólne zasady zastosowywać do szczególnych wypadków. Z tym doświadczeniem powinno koniecznie iść w parze ćwiczenie się we wszystkich cnotach i wypełnianie takowych, bo bez tego nikt nie może dojść do doskonałości w rozpoznawaniu duchów, wszakże nikt lepiej nie zrozumie, jak się należy zachować przy jakimkolwiek poruszeniu, aniżeli ten, kto nauczył się z tego. Co cierpiał, doświadczenia. Twórcą tej reguły jest Ryszard od świętego Wiktora, który tak mówi: Zanim zdołamy wszystko dobrze zrozumieć, i należycie o każdym wypadku wyrokować, pierwej musimy sami ćwiczyć się w poszczególnych cnotach i na sobie samych czynić w tym względzie doświadczenia. O rozpoznawaniu duchów uczymy się wiele z czytania, wiele ze słuchania, wiele zwrodzonego nam zdrowego rozsądku. Lecz nigdy nie dojdziemy w tym względzie do zupełnego wykształcenia bez szkoły doświadczenia własnego. Wszystko powinien przejść. Kto ma o wszystkim sądzić? Pierwszym wtedy obowiązkiem naszym jest, abyśmy się starali wykonywać poszczególne cnoty. W tej pracy nie obędzie się bez częstych upadków, po których musi nastąpić częste powstawanie. Ta częsta wymiana upadków i podźwignięcia się duchowego najlepiej nas policzy. Jaka troskliwie potrzeba strzec skarbu cnoty, aby go nie uronić? Przez takie długotrwałe zapasy z cnotą i występkiem wyrabia się biegłość i przychodzi się wreszcie do zupełnego rozpoznawania obyczajów? 5. Święty Tomasz, liczy, że człowiek inaczej poznaje, aniżeli Bóg i aniołowie. Człowiek bowiem, mając rozum ograniczony i przyćmiony. Przychodzi do poznania prawdy dopiero za pomocą długiego procesu duchowego, co oczywiście naraża na większe trudności i niepewność w grupowaniu pojęć i tworzeniu sądów. W Bogu zaś i aniołach nie ma takich trudności, bo oni mają proste i doraźne poznanie prawdy, bez wszelkiego rozumowania i badania, skoro tedy człowiek nie posiada władzy tego doraźnego poznania. Powinien w przeświadczeniu o swej nieudolności opierać się nie tyle na jakimkolwiek własnym doświadczeniu, na swej roztropności i przyrodzonych zdolnościach, ile raczej na samym Chrystusie, w którym są skryte wszystkie skarby mądrości i umiejętności Bożej. Sprawiedliwy będzie nasz wyrok, jeżeli w duchu jego laski i z pokorą serca będziemy rozpoznawać duchy. Wszak on sam powiedział, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach. On jest badaczem myśli i poruszeń serca On jest drogą, prawdą i żywotem. 6. Aby nie pobłądzić i poddać wszystko pod sąd roztropnego kierownika, do tego potrzeba pokory, stąd upomina nas Pan Jezus, aby światło, które w nas jest, ciemnością nie było cztery, to znaczy, abyśmy swojego rozumu, który obok ducha pokory i posłuszeństwa jest dla nas światłem. Nie zaciemniali mglistą zasłoną pychy i uporczywego trwania przy własnym zdaniu. Tak samo upomina nas mędrzec Pański, nie polegaj na roztropności Twojej. Znakomity Mistrz Życia Duchownego, Kasjan powiada, że szatan nie wtrąca zakonnika w objęcia śmierci duchowej żadnym innym grzechem tak łatwo jak przez utwierdzenie go w tak wielkim zaufaniu we własny sąd, poglądy i naukę. Że je przenosi nad wszelkie dobre rady starszych Te sarne zasady podaje także opad Doroteusz Tak pisząc o sobie, kiedy był w klasztorze Przedstawiałem wszystko staremu opałowi Janowi Nigdy bowiem nie przedsięwziąłem niczego Bez jego porady Zdarzyło się nieraz, że mi rozum powiadał Alboż nie tak powie ci starzec? Dlaczegoż go masz trudzić? Ja zaś odpowiadałem takiej myśli Bądź przeklęta z twoją radą z twym sądem, z twą wiadomością, z rozsądkiem i wiedzą, bo to, co wiesz, dowiedziałaś się od szatanu, wszedłem tedy i zasięgałem rady starca, i zdarzało się niekiedy, że mi taką samą dawał odpowiedź, jaką mi myśl podawała. W takim wypadku strofowała mnie myśl własna, a cóż? Czy nie to samo ci mówiłam? Ja zaś odpowiadałem jej tak jest istotnie, lecz teraz dopiero uznaję, żeś była dobrą. Żeś była od ducha świętego, bo co twoim jest, od złego jest lub jest owocem natury, podległej namiętnościom. Święta Teresa bardzo była bojaźliwa i nadzwyczaj oględna względem swych objawień i życie swoje nie tyle według nich, ile raczej według woli przełożonych urządzała, obawiając się omyłek i błędów. Jeden słusznie, powiada doktor miodopłynny, bo kto sobie wybiera siebie samego za nauczyciela? Ten staje się uczniem głupiego. 7. Kiedy jaka myśl wprawi umysł w zamieszanie, na ten czas bezowocnym by było wszelkie zastanawianie się nad nią, bo umysł, przyciśnięty naraz wieloma i nierozwiązalnymi trudnościami, niełatwo się zdoła wyzwolić spod ich ciężaru. Kto chce nieomylnie swoje myśli i poruszenia wewnętrzne rozpoznawać, ten powinien być wolnym od złych skłonności i zważać jedynie na Boga, a nie na własną korzyść. Lub osobiste zamiłowanie, tak samo też niezdolnym jest do sprawiedliwego sądzenia, kto jest sługą zmysłów i porządliwości. Posłuchajmy, co o tym mówi niezrównany nauczyciel Grzegorz Wielki, tą mądrością napełniają się me wzburzone, ale spokojne serca, słusznie też o niej powiedziano: przepaść mówi: nie masz jej we mnie, a może powiada: nie masz jej ze mną. Jak gdyby wyraźnie powiedziano. Wzburzone umysły już samym niepokojem dowodzą, że są dalekie od prawdziwej mądrości. Słusznie też powiada prorok, spadł ogień, mianowicie rząd rozpalających serce i nie widzieli słońca, bo dusza zaślepiona namiętnościami nie spostrzega bijącego w oczy światła prawdy. 8. Kto chce sprawiedliwie wyrokować? Potrzebuje oprócz powyższych przymiotów posiadać prostotę i szczerość serca. One go ustrzegą przed zbytecznym zaciekaniem się w niepotrzebne, drobiazgowe trudności i szperania. Jedynie norma wiecznej prawdy będzie dla niego podstawą sądzenia, a nie własne poglądy, naturalne zasady lub cudze przykłady. W przeciwnym razie będzie zawsze niepewny i chwiejny, i coraz to nowe będą się mu nasuwać trudności. Nie ma nic gorszego. Mówi W. Jan Złotousty, jak poddawanie spraw duchowych pod powagę rozumowania ludzkiego, a inny autor powiada, nie tam królestwo ducha Chrystusowego, gdzie panuje duch Arystotelesa. 9. Następnie nie tylko na to uważać należy, a żali czynności, do których się człowiek czuje pobudzonym są same w sobie dobre i zgodne z przykazaniami bożymi i kościelnymi, lecz także i na to, czy one odpowiadają łasce i światu i innym natchnieniom Bożym, jakimi go Duch Święty zwyczajnie nawiedza i prowadzi, czy się trzyma stale i wiernie drogi i porządku, jakiemu opatrzność wytknęła, nie zważając wcale na siebie samego, czy jest zgoda w jego postępowaniu między łaską a naturą i czy jest stały i niezachwiany w swoim powołaniu. Różne bowiem są drogi, po których nie tak prowadzi, jak raczej ciągnie Pan Bóg duszę ludzką do siebie, kto zaś zbacza ze swej drogi, popada w niezliczone błędy, jest to oznaką złego ducha, kiedy dusza słaba i chwiejna, nie mogąca się utrzymać na niższym stanowisku, zrywa się do trudnych i wysokich celów, bez powołania Bożego. Dlatego też upomina apostoł: każdy, w którym wezwaniu jest wezwań, w tej niech trwa, a na innym miejscu. Proszę Was tedy. Abyście chodzili godnie powołaniu, którym iście powołani, że wszelką pokorą i cichością, z cierpli tu ością, kto czuje powołanie do wyższego stanu, niechaj się nie opiera łasce Bożej, lecz niech się zarazem strzeże złudzenia. 10. Ponieważ nie możemy dokładnie przejrzeć myśli ukrytych i tajników serca. Dlatego musimy się uciec do wnioskowania o ich wartości z zewnętrznych czynów. Panie Jezus bowiem powiedział: z owoców ich poznacie je, a za przyczynę tego podał, że nie może drzewo dobre owoców złych rodzić, ani drzewo złe owoców dobrych rodzić. Tak więc z owoców poznajemy drzewo, a człowieka z uczynków czynności zewnętrzne, mówi święty Jan Złotousty, znamionują duszę. Cho przez uczynki objawia się na zewnątrz. Cokolwiek rodzi się w kryjówkach serca, na ten sam znak powołał się także Zbawiciel wobec bluźniących przeciwko niemu Żydów, mówiąc, same uczynki, które ja czynię, świadczą o mnie, iż mi ojciec posiał, co dopiero wspomniany święty Jan złotousty tak mówi na innym miejscu. Nie można poznać na oko, kto ma ducha nieczystego, a kto ducha Bożego, przychodzi Manicheusz i mówi. Mam ducha świętego, jednakże nie było to widocznym, aby się tedy nie dało wielu uwieść, powiedział pan Jezus. Kiedy przyjdzie pocieszyciel, duch prawdy, który od ojca pochodzi, ten was wprowadzi we wszelką prawdę. Gdyby wam wtedy ktoś powiedział, mam ducha świętego, a nie mówił według Ewangelii, ale swoje własne słowa, ten mówi od siebie samego i nie ma w nim ducha świętego. Znakomicie, jak zazwyczaj. Mówi o tym święty. Augustyn, dlaczegoż mam uważać na brzmienie słów? Skoro widzę, co mówiący myśli, spytasz mnie może. Jakże możesz widzieć, co kto myśli? Odpowiadam ci. Uczynki to wskazują. Oko wprawdzie nie dosięga do tajników sumienia, leż uważam na uczynki, a z nich poznaję myśli. Owocu widacznia się w uczynkach. Wszak napisano. Z owoców ich poznacie je, wreszcie pozwolę sobie na końcu tego rozdziału dodać do podanych wskazówek jeszcze tę zasadę, że jakkolwiek każda z nich prowadzi do rozpoznawania duchów, to jednak nie osiągnie się tego celu przez użycie którejkolwiek z osobna. Ale potrzeba używać wszystkich razem. Taką regułę stawia Gerson i twierdzi, że jeden, a nawet i kilka znaków mogą omylić. Jeżeli się ich więcej nie zbierze na jedną całość, tulli już. Boecius i Arystoteles tak radzą postępować w każdym sądzeniu ze znaków zewnętrznych. Zresztą należy także uważać na zbieg wszystkich okoliczności, bo od tego w wielkiej części zawisło dokładne poznanie.